Mój pseudonim jest Motyl. A przedtem byłem Stanisław. Kochana młodzieży, powstanie warszawskie to symbol. Symbol wielkiej żarliwości, miłości ojczyzny. Łączniczka przyszła wieczorem, pamiętam, na nasz punkt i powiedziała, że 1 sierpnia wybuchnie powstanie o godzinie 17. Mieliśmy 63 dni wolnego miasta Warszawy i cieszyliśmy, że walczymy. Jestem tak wzruszony, że muszę się mocno trzymać w karbach, bo jak to by wyglądało, żeby generał się popłakał. Byłem ranny. Mam do dzisiejszego dnia odłamek w ramieniu z powstania. Nie udało się wyjąć jego podczas powstania, bo nie było jednych warunków takich. A potem po wojnie już powiedziałem, jak przesiedział tyle czasu, to nie siedzi do końca. Szczęście przez całe życie mnie nie opuszczało. Najlepszym dowodem jest to, że dziś jestem tu z wami. Żegnam was. Na pewno jest to moje ostatnie spotkanie z wami. 100 lat to wielkie przeżycie. Wśród was istnieją przyszli ministrowie, premierzy, a może głowa państwa. Aby nigdy, nigdy nasz ukochany kraj nie zaznał tego, co nasze pokolenie zaznało. Szczęść Boże, kochani. Szczęść Boże.